Starosta Kałuski uderzył się ręką po kolanie, ale nie odrzekł ni słowa. Jeno zagłoba szepnął, diabeł się w ornat ubrał i ogonem namszedł dzwoni. Liczne już spłynęły na ten kraj z protekcji królewskiej dobrodziejstwa, mówił dalej forgel. Lecz najjaśniejszy król, mniemając w ojcowskim swym sercu, że nie dość jeszcze uczynił, znowu prowincji swej pruskiej odbierzał. Aby mu jeszcze raz iść na ratunek, który na pokonaniu Jana Kazimierza polega. Aby jednak nowa ta wojna prędki, a szczęśliwy koniec wziąć mogła, potrzebne jest Jego Królewskiej Mości nieodbicie czasowe zajęcie tej twierdzy. Ona bowiem ma stać się dla wojsk Jego Królewskiej Mości ostoją, z której pościg za buntownikami będzie czyniony. Lecz słysząc, że ten, który zamościa jest panem. Nie tylko bogactwy, nie tylko starożytnością rodu, dowcipem, wspaniałym umysłem, ale i miłością do ojczyzny wszystkich przewyższa. Zaraz król i pan mój rzekł: Ten mnie zrozumie, ten intencje moje dla tej krainy ocenić potrafi, ufności mojej nie zawiedzie, Nadzieje przewyższy, do szczęścia i spokoju tego kraju, pierwszy rękę przyłoży. Jakoż tak jest. Jakoż od ciebie, panie, zależą przyszłe losy tej ojczyzny. Ty ją ratować i ojcem jej stać się możesz. Prze to nie wątpię, iż to uczynisz. Kto sławę taką po przodkach dziedziczy, ten nie powinien omijać sposobności, aby ją powiększyć i nieśmiertelną uczynić. Zaiste więcej dobrego sprawisz otworzeniem bram tej twierdzy, niż gdybyś całą prowincję do rzeczy pospolitej przyłączył. Król ufa, panie, że niepowszednia mądrość twa na równi z sercem do tego się skłonią, dlatego rozkazywać nie chce, prosić woli. Groźby odrzuca, przyjaźń ofiaruje. Nie jako władca spodległym, lecz jako potężny z potężnym traktować pragnie. Tu generał Forgel skłonił się panu staroście z takim uszanowaniem, jakby udzielnemu monarsze i umilkł. W sali uczyniła się też cisza. Wszystkie oczy utkwione były w staroste. On zaś kręcić się począł wedle zwyczaju na swoim pozłocistym krześle, usta nadymać i srogą fantazję okazywać. Wreszcie łokcie rozszerzył, dłonie wsparł na kolanach i rzucając głową jak narowisty koń tak począł. Ot, co jest! Wielcem ja wdzięczny jego szwedzkiej jasności za górne mniemanie, jakie ma o moim dowcipie i o afektach dla ojczyzny. Nic mi też milszego, jak przyjaźń takowego potentata, ale myślę, że tak samo moglibyśmy się miłować, gdyby jego szwedzka jasność sobie w Sztokholmie zostawała, a ja w zamościu. Co? Bo Sztokholm jego szwedzkiej jasności, a zamość mój co się afektów dla Rzeczypospolitej tyczy. I owszem, jeno wedle mego konceptu nie wtedy będzie Rzeczypospolitej lepiej, kiedy Szwedzi będą do niej szli, ale wtedy, kiedy sobie z niej pójdą. Od racja. Bardzo w to wierzę, iż Zamość mógłby jego szwedzkiej jasności do wiktorii nad Janem Kazimierzem dopomóc. Wszelako trzeba, żebyś i wasza dostojność wiedział, że ja nie jego szwedzkiej mości... Jeno właśnie Janowi Kazimierzowi przysięgałem, dlatego jemu, Wiktorii, życzę, a zamościa nie dam. Od co? To mi polityka, huknął zagłoba. W sali uczynił się szmer radosny, lecz pan starosta trzepnął się rękoma po kolanach i owe gwary uciszył. Forgel zmieszał się i milczał przez chwilę, po czym znowu argumentować począł, więc nalegał, trochę groził, prosił, pochlebiał, jako Patoka płynęła z ust jego łacinarz, krople potu perliły mu czoło, lecz wszystko na próżno. Bo po swych najlepszych argumentach, tak silnych, że mury poruszyć by mogły, słyszał zawsze jedną odpowiedź. A ja tak i zamościa nie dam. od co! Audiencja przeciągała się nad miarę. Na koniec stała się dla Forgela kłopotliwą i trudną, bo wesołość poczynała ogarniać obecnych. Coraz to częściej padało jakieś słowo. Jakieś szyderstwo, to z ust zagłoby, to z innych, po którym przytłumione śmiechy odzywały się w sali. Spostrzegł wreszcie forgel, że trzeba ostatecznych chwycić się sposobów, więc rozwinął pergamin z pieczęciami, które trzymał w ręku, a na który nikt dotąd nie zwracał uwagi. I powstawszy, rzekł uroczystym, dobitnym głosem. Za otwarcie bram twierdzy, jego królewska mość. Tu znów długo wymieniał tytuły. Ofiaruję waszej książęcej mości województwo lubelskie w dziedziczne władanie. Zdumieli się, słysząc to wszyscy. Zdumiał się na chwilę pan starosta. Już Forgel począł toczyć triumfującym wzrokiem do gdy nagle wśród ciszy głuchej ozwał się po polsku do starosty, stojący tuż za nim pan Zagłoba. Ofiaruj wasza dostojność królowi szwedzkiemu w zamian Niderlandy! Pan starosta nie namyślał się długo. Uderzył się rękoma w bok i palnął na całą salę po łacinie: A ja ofiaruję jego szwedzkiej jasności Niderlandy! W tej samej chwili sala zabrzmiała jednym ogromnym śmiechem. Trząść się poczęły brzuchy i pasy na brzuchach. Jedni klaskali w ręce, drudzy zataczali się jak pijani, inni opierali się o sąsiadów, i śmiech brzmiał ciągle. Forgel blady był. Brwi zmarszczył groźnie, lecz czekał, z ogniem w źrenicach i głową dumnie wzniesioną. Na koniec, gdy paroksyzm śmiechu przeszedł, spytał krótkim, urywanym głosem: czy to ostatnia Waszej Dostojności odpowiedź? Na to pan starosta pokręcił wąsa. Nie! odrzekł, podnosząc jeszcze dumniej głowę, bo mam armaty na murach. Poselstwo było skończone. W godzin dwie później zagrzmiały działa z szańców szwedzkich, a zamojskie odpowiedziały im z równą siłą. Cały Zamość okrył się dymem, jakby chmurą niezmierną, tylko raz po razu łyskało w owej chmurze i grzmot huczał nieustanny. Lecz wnet ogień z ciężkich, fortecznych śmigownic przemógł. Szwedzkie kule padały w fosę lub odbijały się bez skutku o potężne anguły. Pod wieczór nieprzyjaciel musiał się cofać z bliższych szańców, twierdza bowiem zasypywała je takim gradem pocisków, że żywy duch wytrzymać nie mógł. Uniesiony gniewem król szwedzki kazał zapalić wszystkie okoliczne wsie i miasteczka, tak że okolica wyglądała w nocy jak jedno morze ognia. Lecz pan starosta ani o to dbał. Dobrze, mówił, niechże palą. My mamy dach nad głową, ale im rychło za kołnierz naleci. I tak był kontent ze siebie samego a wesół, że tego jeszcze dnia wspaniałą ucztę wyprawiwszy, do późna kielichami się bawił. Huczna kapela grała do uczty tak gromko, że mimo huku dział słychać ją było aż w najdalszych szańcach szwedzkich. Lecz Szwedzi strzelali wytrwale, a nawet tak wytrwale, że ogień trwał przez całą noc. Drugiego dnia przyszło królowi kilkanaście dział, które ledwie że wciągnięto na szańce, wnet poczęły przeciw twierdzy pracować. Nie spodziewał się król wprawdzie zgruchotać murów, chciał tylko wpoić w starostę przekonanie, że postanowił szturmować zaciekle i nieubłaganie. Pragnął przerazić, ale były to strachy na lachy. Pan starosta ani przez chwilę w nie nie uwierzył i często pokazując się na murach, mówił w czasie największej strzelaniny: Po co oni prochy psują? Pan Wołodyjowski i inni oficerowie prosili się na wycieczkę, lecz pan starosta nie pozwolił. Nie chciał po prostu darmo krwi marnować. Wiedział zresztą, że trzeba by było chyba stoczyć bój otwarty, bo tak przezorny wojownik jak król szwedzki i taka wyćwiczona armia nie dadzą się zajść niespodzianie. Zagłoba, widząc stałe postanowienie starościńskie w tym względzie, tym bardziej nalegał i zaręczał, że sam wycieczkę poprowadzi. Zbyt, waszmość, jesteś krwichciwy, odpowiedział pan sobie pan. Nam dobrze, Szwedom źle. Przecz mamy do nich chodzić. Waszmość polec możesz, a tyś mi jako konsyliarz potrzebny. Bo waścinym to dowcipem takem furgela skonfundował, o Niderlandach wspomniawszy. Pan za odpowiedział, że nie może wytrzymać w murach, tak mu do Szwedów pilno, lecz słuchać musiał. Więc w braku innego zajęcia czas spędzał na murach między żołnierstwem, przestruk i rad z powagą udzielając, których wszyscy z niemałym szacunkiem słuchali, mając go za wojownika wielce doświadczonego i jednego w Rzeczypospolitej z najprzedniejszych. A on radował się w duszy, patrząc na obronę i na fantazję rycerską. – Panie Michale – mówił do Włodyjowskiego – inny już duch w Rzeczypospolitej i w szlachcie, inne czasy – Nikt już o zdradzie i o poddaniu się nie myśli, a każdy z życzliwości dla Rzeczypospolitej i majestatu gotów w przód gardło dać, nim krokiem nieprzyjacielowi ustąpi. Pamiętasz, jak o to rok temu ze wszystkich stron się słyszało, ten zdradził, ów zdradził, ów protekcję przyjął. Ani nie Szwedzi już więcej od nas protekcji potrzebują, których jeśli diabeł nie poproteguje, to ich wkrótce weźmie. Bo my tu mamy brzuchy tak pełne, że dobosze mogliby na nich bębnić, im zaś głód kiszki szlamuje i na bicze skręca. Pan Zagłoba miał słuszność. Armia szwedzka nie miała ze sobą zapasów żywności. I dla osiemnastu tysięcy ludzi, nie licząc koni, nie było skąd ich dostać. Pan starosta bowiem jeszcze przed przyjściem nieprzyjaciela, pościągał na kilkanaście mil wkoło ludzką i końską spyżę ze wszystkich swych majątności. W dalszych zaś okolicach kraju roiły się oddziały konfederackie, kupy zbrojnego chłopstwa, także podjazdy z obozu pożywność wychodzić nie mogły, bo tuż za obozem pewna śmierć czekała. Do tego pan Czarniecki nie poszedł na zawiśle, ale znów krążył koło szwedzkiej armii jak dziki zwierz koło owczarni. Rozpoczęły się znów nocne alarmy, przepadanie bez wieści mniejszych oddziałów. Wedle kraśnika pojawiły się jakieś wojska polskie, które komunikację z Wisłą przecięły. Na koniec przyszła wieść, że pan Paweł Sapiecha z potężną armią litewską idzie z północy że po drodze, mimochodem, starł załogę w Lublinie. Lublin wziął i komunikiem dąży ku zamościowi. Widział całą okropność położenia najdoświadczeńszy z wodzów szwedzkich, stary Wittenberg, i otwarcie przedstawił ją królowi. Wiem, mówił, że geniusz waszej królewskiej mości cuda potrafi, ale po ludzku rzeczy biorąc, głód nas weźmie. A gdy nieprzyjaciel na wycieńczonych nastąpi, żywa noga z nas nie ujdzie. Gdybym tę twierdzę posiadł, odparł król, we dwa miesiące wojnę skończę. Na taką twierdzę rok oblężenia mało. Król w duszy przyznawał słuszność staremu wojownikowi. Nie przyznał się tylko przed nim do tego, że i sam środków nie widzi, że jego geniusz wyczerpany. Lecz liczył jeszcze na jakiś niespodziany wypadek. Więc kazał strzelać dzień i noc. Ducha w nich pognębie. Do układów będą łatwiejsi, mówił. Po kilku dniach strzelaniny tak zaciekłej, że świata z poza dymu nie było widać, posłał znów Forgela do twierdzy. Król i pan mój, rzekł stanąwszy przed starostą jenerał, liczy na to, że szkody, jakie zamość ponieść od naszych dział musiał. Zmiękczą, wyniosły waszej książęcej mości umysł i do układów go skłonią. A na to pan Zamojski. Owszem, tak. Szkody są. Czemu nie ma być? Zabiliście świnię w rynku, którą złom granatu w żywo ugodził. Strzelajcie jeszcze tydzień, a może zabijecie drugą. Forgel poniósł tę odpowiedź królowi. Wieczorem odbyła się znów narada w kwaterze królewskiej, i nazajutrz poczęli Szwedzi pakować namioty na wozy i ściągać działa z szańców. A w nocy ruszyło całe wojsko. Zamość grzmiał za nimi ze wszystkich dział, a gdy już znikli z oczu, wyszły przez południową bramę dwie chorągwie, Szemberkowa z laudańską i poszły w trop. Szwedzi ciągnęli ku południowi. Wittenberg radził wprawdzie, by wracać ku Warszawie i ze wszystkich sił przekonywał, że to jedyna droga zbawienia, lecz szwedzki Aleksander postanowił koniecznie ścigać do ostatnich krańców państwa polskiego Dariusza. Wiosna roku tego dziwnymi chodziła drogami. Bo gdy na północy Rzeczypospolitej potajały już śniegi i puściły zdrętwiałe rzeki, a cała kraina spłynęła marcową wodą, na południu od gór szło jeszcze na pola, na wody i bory lodowate tchnienie zimy. W lasach leżały zaspy, zmarznięte drogi tętniły pod kopytami koni. Dnie były suche, zachody słońca czerwone, a noce gwiaździste i mroźne. Lud siedzący na żyznych glinach, na czarnoziemiu i na borowinie małopolski, cieszył się z owej stateczności chłodów, twierdząc, że wyginą od nich myszy polne i Szwedzi. Lecz wiosna, o ile nie przychodziła długo, o tyle potem nastąpiła tak nagle, jak pancerna chorągiew idąca do ataku na nieprzyjaciela. Słońce sypnęło z nieba żywym ogniem i wraz pękła zimowa skorupa. Od węgierskich stepów przyleciał wiatr duży a ciepły, i jął huchać na łąki, pola i puszcze. Wnet też wśród kałuż świecących zaczerniała orna ziemia, ruń zielona strzeliła na niskich porzeczach, a lasy poczęły płakać łzami z roztopionej okiści. Na pogodnym wciąż niebie codziennie widać było sznury żurawi, dzikich kaczek, cyranek i gęsi. Przyleciały bociany na zeszłoroczne koła, a pod strzesza zaroiły się jaskółkami. Rozległ się świegot ptactwa przy wsiach, wrzaski po lasach i stawach, a wieczorami kraina brzmiała rzechotem i kumkaniem żab pławiących się z rozkoszą w wodzie. Za czym przyszły dżdże wielkie, a jakoby ugrzane, i padały dniem, padały nocą, bez przerwy. Pola zmieniły się w jeziora, rzeki wezbrały. Brody stały się nieprzebyte, nastąpiła klejowatość i niesposobność dróg błotnistych. Wśród tych wód, błot i topieli wlokły się wciąż ku południowi zastępy szwedzkie. Lecz jakże mało ów tłum idący jakby na zatracenie, podobny był do owej świetnej armii, która swego czasu wkroczyła pod Wittenbergiem do Wielkopolski. Głód powyciskał sine pieczęcie na twarzach starych wojowników. Więc szli, do mar niż do ludzi podobniejsi, w zmartwieniu, trudzie, bezsenności, wiedząc, że na końcu drogi nie jadło ich czeka, ale głód. Nie sen, lecz bitwa, a jeśli odpoczynek, to chyba odpoczynek śmierci. Przybrane w żelazo kościotrupy jeźdźców, siedziały na kościotrupach koni. Piechurowie zaledwie nogi wlekli, zaledwie drżącymi rękoma mogli utrzymać dzidy i muszkiety. Dzień uchodził za dniem, oni ciągle szli naprzód. Wozy łamały się, armaty grzęzły, wtopieli, szli tak wolno, że czasem ledwie przez dzień mile ujść zdołali. Choroby rzuciły się na żołnierzy, jak kruki na trupa. Jedni szczękali zębami z febry, drudzy kładli się po prostu z osłabienia na ziemi, woląc umierać, niż iść dalej. Lecz szwedzki Aleksander ścigał wciąż polskiego Dariusza. Jednocześnie zaś sam był ścigany. Jak za chorym bawołem idą nocą szakale, czekając rychło z nóg się zwali, a on wie, że padnie i słyszy już wycia głodnego stada, tak za szwedami szły partie szlacheckie i chłopskie, coraz bliżej następując, coraz zuchwalej napadając i szarpiąc. Wreszcie nadciągnął najstraszniejszy ze wszystkich, Czarniecki, i szedł tuż. Tylne straże szwedzkie, ile razy obejrzały się za siebie, widziały zawsze jeźdźców, czasem daleko na krańcu widnokręgu, czasem ostaje, czasem od strzały z muszkietu, czasem gdy atakował nad samym karkiem.